Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w trakcie jednego z filmów na temat łatania dużych dziur w ściance z kartą gipsem. Serdecznie zapraszam cię do tego, żeby sobie ten odcinek obejrzeć. Myślę, że na pewno ci się przyda w każdym domu, w którym jest karton gips. Uszkodzenia zdarzają się dosyć niestety często. Trzeba sobie wiedzieć, jak z tym radzić. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj mamy za zadanie dorobienie punktu elektrycznego w już gotowej ścianie. Nie ma tutaj właściwie nic jak dodać, żeby tego nie było widać. Jest to związane z tym, że uznałem, że w tym miejscu będzie ścianka, szafka z akwarium. Pomówimy sobie o tym, co tam będzie zasilane, z czego to będzie zasilane i w jaki sposób można coś takiego wykonać. Zapraszam Cię na odcinek. Odcinek teoretycznie mógł się wydawać banalny, ale uznałem, że ja zrobiłem całą instalację, dlatego dla mnie to jest proste, dla Was wcale być nie musi. Może się okaże, że Wy traficie już na gotową instalację, a się okaże, że na przykład koło tego gniazdka trzeba będzie dodać drugie, bo macie tak dużo sprzętów, że po prostu jest to konieczne. Albo właśnie macie jakąś szafkę, macie oświetlenie i musicie pociągnąć skądś zasilanie. I teraz tak, tutaj ewidentnie jak widać jest zasilanie oświetlenia. W związku z czym nie można, no, nie powinno się zamontować na takiej instalacji żadnego gniazdka. Chyba że macie 100% pewność, że nie przeciążycie takich kabli. Tu idą kable 3 razy 1,5 mm2, a w gniazdkach 3 razy 2,5 mm2. Niemniej, tutaj idzie szafka z akwarium, więc ja będę musiał zasilać jedną lampkę, czasem grzałkę i filtr. Więc spokojnie taka instalacja będzie w stanie uciągnąć takie obciążenie, zwłaszcza że grzałka nie będzie chodziła cały czas, tylko włączała się raz na, nie wiem, parę godzin, żeby dogrzać wodę. Więc zdecydowałem się, zresztą nie za bardzo mam tutaj jakiś wybór, mogłem po prostu albo się zdecydować na to rozwiązanie, albo nie dawać tutaj tej szafki, albo ewentualnie przetrzymać rybki bez filtra przez parę lat. Ciekawe, ile by to wytrzymało. W każdym razie, spokojnie ta instalacja wytrzyma, zwłaszcza że jest, wiem, jakie tu były prowadzone kable, sam to robiłem. Więc nie ma tego problemu. Jeśli Wy macie jakieś wątpliwości, no to zawsze możecie sobie to rozmontować gniazdko, zobaczyć co tam jest, jakie wcześniejsza osoba dała tam kable. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, lepiej nie przeciążać. Chociaż tak jak mówię, jak to ma być lampka czy jakiś tam filtr, nie ma żadnego problemu. Abstrahując od tego, jak wygląda sama moja szafka, ja będę potrzebował mieć wyprowadzony kabel w tym miejscu. O tym, jak będę montował tę szafkę, jak będę sobie ją projektował i robił, będzie osobny odcinek. Ale w każdym razie, tutaj potrzebuję wyprowadzić kabel. To będzie niewidoczne miejsce, ale z naszego punktu widzenia i tematu odcinka nie jest to najważniejsze. Ważne jest, jak do tego punktu doprowadzić kabel z tego gniazdka i jak spiąć sobie instalację tak, żeby ten kabel miał prąd i tutaj, żebyśmy nie stracili zasilania do tych żarówek, no, jednej żarówki i tego, co tam będzie w oddali. Najważniejsze tak, trzeba to zdemontować, wypiąć z prądu, zobaczyć, jak wygląda instalacja w środku i tym też zajmiemy się w tym momencie. Gniazdko jest już, znaczy włącznik jest już rozmontowany. Teraz pierwsze co, trzeba zrozumieć, jak tutaj wygląda instalacja. Ja mam 3 kable. Jeden kabel doprowadza prąd, drugi kabel prowadzi prąd do następnego elementu, czyli pewnie doprowadza do tamtego gniazdka, które będzie włączało następne żarówki. I jeden kabel musi doprowadzić prąd do tych żarówek, nie? Jeśli byśmy się wpięli w kabel do tych żarówek, to prąd w tym miejscu mielibyśmy tylko wtedy, kiedy nasze światło byłoby włączone. Tego chcemy uniknąć. Musimy wpiąć się w kable, które idą zasilając ten punkt. Czyli tak, tu mamy fazę, musimy wpiąć się jakoś w to miejsce. Tu mamy neutralne, musimy wpiąć się jakoś tutaj i tu mamy uziemienie, musimy wpiąć się jakoś tutaj. Jaki jest problem? Zastosowałem wago, który ma 3 punkty, a muszę mieć 4, więc te wago są do wymiany, jeśli uda mi się te
instalację rozłączyć. I też tutaj muszę zastosować jakieś wago, żebym mógł dodać jeszcze jeden przewód od tego kabla. Bo inaczej nie mam się gdzie wpiąć. Mam tutaj w tym gniazdku, w tym loże, w tym włączniku tylko dwa miejsca. Obawiam się, no ewentualnie musiałbym tutaj się wkręcić. Zobaczyć, czy da się wsadzić dwa kable w jedną dziurę. Wtedy byłoby troszkę prościej, myślę. No zobaczymy. To jest jeden z problemów. Drugi z problemów jest taki, aczkolwiek tutaj ten problem to praktycznie nie problem. Muszę stąd poprowadzić jakoś kabel do puszki. Najbliższe miejsce w tej puszce mam albo tu, albo tutaj. Wydaje mi się, że tędy będzie prościej. Wywalę tutaj otwór tak na, nie wiem, 4 cm, coś takiego, żebym mógł tym kablem po wywaleniu plastiku tutaj dostać się do góry. Utnę sobie, nie wiem, z 50-60 cm tego kabla, wywalę dziurę, wyjdę tędy i zobaczymy się za chwilkę. Kabel wziąłem troszkę dłuższy, ponieważ miałem taki odcinek i nawet nie musiałem go z niczego docinać, więc na razie to po prostu tak zostanie, tylko będę musiał zaizolować końcówkę, żeby nikt tutaj się nie poraził. I tak, jak ja mówiłem, wago potrójne wymieniłem na poczwórne, wszystko tutaj jest spięte wraz z tym całym kablem nowym. Tutaj uziemienie też poczwórne i nawet nie musiałem dodawać wago w fazie, ponieważ udało mi się wcisnąć jeszcze jeden kabel do tego otworu. Teraz tak, to wszystko bardzo powolutku, a tam macie dziurę, którą udało mi się wsadzić ten nowy kabel. Tutaj to było bardzo, bardzo łatwe, ale teraz sobie pomówimy o tym, co zrobić, kiedy na przykład otwór jest tam albo tam. No to już się robi naprawdę duże problemy. Trzeba będzie troszkę bardziej się nagłowić. Ja na razie to wszystko postaram się powolutku poskręcać, tak jak z każdym gniazdkiem czy włącznikiem. Powoli zaginamy te druciki, żeby nam się to nie powypinało, żeby nie było żadnego zwarcia. Składam to i widzimy się za chwilkę. Dobra, tutaj już mamy pospinane. Kabel jest zabezpieczony na tyle, że nic od góry się nie wleje, nikt nie dotknie przypadkiem. Zresztą mieszkam tu tylko ja, więc ja muszę po prostu pamiętać o tym, żeby sobie nie wsadzić tam palucha. Zobaczmy, czy dobrze pospinaliśmy całą tę instalację. No i działa. Jak macie jakieś wątpliwości, sprawdzajcie sobie też na kablu. Tam powinno być teraz cały czas napięcie. Nie tylko wtedy, jak się włączy ten włącznik, no ale widzieliście samą konstrukcję tego przełącznika, więc ciężko byłoby w ogóle to pomylić, ale może wam się zdarzyć, więc najlepiej na tym etapie, póki jeszcze jest dostęp, trzeba coś takiego zrobić. Tutaj oczywiście nikt czegoś takiego nie zostawi. Dla mnie jest to bez znaczenia, ponieważ to wszystko będzie zakrywała szafka. Nie będziemy się wydawać teraz w szczegóły w jaki sposób, ale będzie zakrywała. Jeśli by nie zakrywała, no to musicie pomyśleć nad tym, co tutaj będzie zasilane. Od tego jest uzależnione, jaki otwór możecie sobie zrobić. Oczywiście im większy ten otwór, tym łatwiej wam będzie przeprowadzić kabel, ale też tym trudniej będzie go zamaskować. U mnie nie ma problemu. Jeśli byście chcieli dorobić sobie inne gniazdko, no to bierzecie po prostu otwornicę tam, te FI40, 64, 65. Robicie otwór, to jest całkiem spora dziura, większa niż to, co ja zrobiłem tutaj multitoolem. I bez problemu powinno udać się przeprowadzić. I teraz tak, wszystkie takie prowadzenia pionowe są bardzo proste. Ewentualnie będzie to wymagało troszkę od was precyzji i cierpliwości, ale z góry na dół łatwo jest taki kabel przeprowadzić. Jeszcze w odcinku, jak tutaj dorabiałem gniazdka, tu w ogóle go nie miałem. Nawet nie miałem go w planach, ale stwierdziłem, że je dorobię i musiałem po prostu tam za szafkami zrobić dziurę i z góry spuścić kabel trochę pod kątem. Ale i tak udało się to spokojnie zrobić, bo tam ta szczelina, nie wiem, 5 cm na 5 cm umożliwiła podprowadzenie tego palcem, żeby sobie wyciągnąć. Jeśli macie sytuację taką, że trzeba z boku to przeprowadzić, tutaj już kablem będzie dosyć ciężko. No ten 3 na 1,5 jest dosyć miękki, 3 na 2,5 może by jeszcze trzymał swój wymiar, ale on jest gruby. Więc łatwo będzie się zahacza o wszystkie wybulenia, jakie będą po drodze za tym karton gipsem. Czyli tutaj wełna, jakieś tam słupki.
Wszystko, co będzie z tyłu, najprawdopodobniej będzie się zahaczać, więc trzeba będzie zastosować tak zwany pilot. Bierzecie na przykład z tego kabla 3x2,5 jedną żyłę, żeby była cienka. Przeprowadzacie tą jedną żyłą, którą dużo łatwiej jest operować, dużo łatwiej jest ją ponaginać pod takimi kątami, żeby wam to weszło do puszki. I z drugiej strony po prostu robicie haczyk i przeciągacie ten cały kabel do puszki, tak żeby to złączyć. Pamiętajcie, żeby wyłączyć wcześniej prąd, żeby was nie pokopało, bo pokopie wam was na pewno, bo trzeba tam paluchem gmyrać w środku puszki. Nawet wago was może nie uchronić przed takimi rzeczami. Dobra, w tym odcinku to tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Ja was zapraszam na ten ciekawy odcinek, który będzie z samej szafki. Na pewno wam się spodoba. Jest taka dosyć futurystyczna. Akwarium duże, panoramiczne, powinno się zmieścić dokładnie między jednym a drugim włącznikiem. Nie planowałem tego tak. Wyszło to bardzo fartownie i uważam, że miejsce na umiejscowienie tej całej szafki jest idealne. Także pamiętajcie, żeby dać suba. Jak macie jakieś pytania odnośnie takiego podpinania się pod istniejące instalacje, piszcie w komentarzach albo napiszcie mi maila. A my widzimy się za tydzień w piątek o 18:00 jak co tydzień. Cześć!